Chyba niewiele postaci z antycznych mitologii zrobiło w sztuce tak zawrotną karierę jak Bacchus. A skoro mamy karnawał, to myślę, że to najlepszy moment, żeby opowiedzieć Państwu o artystycznej karierze Boga Wina. Dzień dobry, nazywam się Paweł Bień i będę miał dzisiaj przyjemność opowiedzieć Państwu o tym, jak to się stało, że ten antyczny Bóg Wina stał się tak niezwykle popularny. I wspólnie przyjrzymy się temu, na jak wiele różnych sposobów go przedstawiano, w jak różnych miejscach i jak różnym celom mogło to służyć. Zatem zapraszam Państwa na mój kolejny podcast. Zaczynamy, proszę Państwa, od Niderlandów i zaczynamy od dzieła, które przedstawia Bacchusa i Ariadnę na Naxos. To praca wykonana piórkiem, lawowana tuszem autorstwa Klesa Moyerta, która powstała w latach 1624-1626, a więc można powiedzieć już w okresie baroku, chociaż sam temat jest o wiele starszy. Kim jest Bacchus, kim jest Ariadna? Tutaj musielibyśmy zerknąć do mitologii. No proszę Państwa, sama postać Bacchusa, jak zresztą wiele postaci mitologicznych, ma rodowód przebogaty, a sam życiorys mógłby być scenariuszem niejednego filmu sensacyjnego. Naszkicuję tylko Państwu, że Bacchus vel Dionizos był synem Zeusa i śmiertelniczki Semele. No i ponieważ w swoim rodowodzie ma tę śmiertelniczkę, to oczywiście żona Zeusa Hera nie była z tego powodu zbyt szczęśliwa. Ponieważ była niezwykle zazdrosna o kolejne kochanki Zeusa, postanowiła zamordować Semele i mające się narodzić dziecko. Ale ponieważ Zeus jakąś szczególną sympatią darzył swojego kolejnego syna, więc postanowił, proszę Państwa, to może nam się wydać zaskakujące, zaszyć go we własnym udzie i w ten sposób donosił tę ciążę do końca. Tak więc już od początku biografii Bacchusa vel Dionizosa towarzyszą niesamowite okoliczności. Skąd on w ogóle się wziął w mitologii? No mniej więcej około VI wieku przed naszą erą ten kult przywędrował ze wschodu do Grecji. No i śledząc dalej losy Bacchusa, czyli Dionizosa, w pewnym momencie natrafiamy na taką wspaniałą opowieść, jak to pewnego razu Ariadna została porzucona przez Tezeusza na wyspie Naxos, no i tam nagle zostaje przyłapana przez orszak Bacchusa. I ten właśnie rysunek, który tutaj Państwu reprodukuję, pokazuje nam dokładnie tę scenę. Proszę zwrócić uwagę, że w tym iście barokowym kłębowisku ciał, w tej niezwykłej bujności przyrody możemy tutaj rozpoznać postaci pięknych kobiet o torsach inspirowanych zapewne antycznymi rzeźbami, którym towarzyszą syleny, czyli te niezwykłe postaci męskie z kopytkami zamiast stóp i z kozimi nogami zamiast nóg ludzkich, więc zupełnie, zupełnie niezwykła sytuacja, bo to właśnie ten orszak Bacchusa, czyli boga wina, wkracza tam. Pamiętajmy, że Bacchus był nie tylko bogiem wina, ale był także bogiem płodności i dzikiej natury, więc pewna rozwiązłość seksualna zawsze się w tej postaci kryła, więc można powiedzieć, że mamy tutaj taką alegoryczną walkę cnoty z występkiem, więc ta biedna Ariadna, która jest piękna i szlachetna, będzie stawiała opór Bacchusowi, no ale jak mogą się Państwo domyślić, nie na długo będzie w stanie tak funkcjonować. No i kolejne przedstawienie z podobnego czasu, tym razem Jan van Noort, Bacchus i Ariadna, tym razem w wersji już obrazu olejnego, rok 1655. I proszę zwrócić uwagę, jak zupełnie różna jest to koncepcja. O ile sam sposób ujmowania przyrody, taki dość schematyczny, jeszcze nie oparty na jakiejś wnikliwej obserwacji natury, będzie tutaj podobny, o tyle sama postać Ariadny jest tutaj już zdecydowanie bliższa ideałowi urody barokowemu, bardziej rubensowska postać, chciałoby się powiedzieć. Zresztą w tych twarzach też jest coś niderlandzkiego, więc można powiedzieć, że temat zostaje przetransponowany w realia bliższe artyście. No i też sam Bacchus daleki jest tutaj od ideałów urody z czasów antyku, troszeczkę bardziej pulchny,
zresztą w takim geście bardzo retorycznym, barokowym jest ukazany. Nie ma tutaj całego tego orszaku, nie ma całego tego sztafażu. Jak widzimy, też te postaci są przezornie okryte w miejscach, które nie powinny być widoczne dla odpowiednio nabożnej publiczności, więc mamy scenę, która ujmuje ten temat w sposób o wiele dyskretniejszy niż cały ten bardzo brutalny i ekstatyczny ferwor tej sceny, którą widzieliśmy wcześniej. Tak więc czasami Bacchus jest pokazywany jako właśnie postać kojarzona z jakąś szczególną rozwiązłością seksualną, ale w tym przypadku w sposób o wiele dyskretniejszy. No i mamy wreszcie moją ukochaną redakcję tego tematu. Tutaj Giovanni Battista Pitoni, malarz wenecki, który maluje tę wersję, którą znają Państwo być może z Galerii Sztuki Dawnej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Maluje ją w latach 1716-1718. No i mamy tutaj właśnie miłość Bacchusa i Ariadny. Proszę zwrócić uwagę, jak niezwykle subtelna, perłowa, taka no, totalnie rokokowa kolorystyka tego obrazu, jak fenomenalnie współgra z tą jasną karnacją Ariadny. Zresztą szczególnej Państwa uwadze polecam prawą rękę Ariadny, która w tej niezwykle subtelnej dłoni trzyma nić. I to właśnie nić jest jej symbolem. Natomiast Bacchus, który będzie miał karnację odpowiednio ciemniejszą, będzie trzymał, a w zasadzie miał położony w zgięciu łokcia kawałek winnej latorośli, w tym przypadku mający formę berła. No i jak na rokoko przystało, będziemy mieli tutaj małego kupidynka z łukiem, który tą strzałą miłości przeszył oba serca. Będziemy mieli białego gołąbka, zresztą szalenie uroczego. Do tego wszystkiego będzie jeszcze multum skłębionych obłoków i wspaniale teatralnie falujących na wietrze tkanin oraz, co ciekawe, malwy w lewym dolnym rogu, więc trochę też swojskiej roślinności mogą Państwo tutaj ujrzeć. Obraz, który stanowi jedną część z pary obrazów, które znajdują się w naszym muzeum. One były pondą wobec siebie, więc szły w komplecie. Natomiast do dzisiaj z zagadką pozostaje przeznaczenie tych obrazów. Patrząc na perspektywę da sotto in su, czyli od dołu, jak Państwo widzą, ten obraz prawdopodobnie był przeznaczony do dekoracji jakiegoś pałacowego pomieszczenia, ale miał być umieszczony troszkę wyżej, tak żebyśmy mogli z dołu na niego patrzeć i wtedy podziwiać go w pełni. Zresztą są tutaj zastosowane też pewne skróty perspektywiczne, które taką teorię mogłyby potwierdzać. Tak czy inaczej, jak Państwo widzą, tutaj nie ma już śladu tej rubasznej zmysłowości. Tutaj mamy do czynienia z niezwykle subtelną, szalenie elegancką formą, która idzie oczywiście w sukurs temu rokokowemu uwielbieniu flirtu. Cała ta kompozycja z tymi subtelnymi gestami i niezwykle wysmakowaną kolorystyką, myślę, że idealnie do takiego rokokowego salonu mogłaby pasować. Tak więc widzimy trzy zupełnie różne podejścia do tematu Bacchusa i Ariadny, a to przecież tylko jeden z wielu motywów, w których Bacchus był w sztuce obecny. I tutaj chciałbym pokazać Państwu maleńki obrazek, który znajduje się w naszej kolekcji. Daniel Grön maluje w XVIII wieku, tutaj niemożliwe jest niestety bliższe datowanie, Bacchusa i Ceres. No właśnie, Ceres to kolejna postać, która będzie się pojawiała obok Bacchusa w dziełach sztuk plastycznych, zresztą nie tylko, bo i przecież poetyckich także. Zatem Ceres jako bogini urodzaju, bogini płodności, ale płodności natury, często też kojarzona z Demeter. Można powiedzieć, że to pary odpowiedników. No i tutaj taki malutki obrazek, który być może jest jakimś studium do plafonu, czyli malarstwa sufitowego. Świadczy o tym ta bardzo specyficzna kompozycja, ale jak Państwo widzą, utrzymana w rozkosznych, zupełnie takich pastelowych, opalizujących barwach, oscylujących między błękitami, tonami różowymi, bardzo delikatne karnacje, no i oczywiście mnóstwo
mnóstwo winnej latorośli, mnóstwo różnych rubasznych aniołków, które będą dookoła krążyły. No i rzecz jasna, amfora na wino, bo przecież mówimy o Bogu wina. Tak więc wśród tych skłębionych obłoków, taka bardzo sielska, no iście arkadyjska scena, gdzie Bóg wina z boginią udanych zbiorów podają sobie w sposób symboliczny ręce. W tym przypadku akurat patrzą na siebie bardzo czule, więc też przesycona takim delikatnym flirtem scena. Bardzo ładna, bardzo mocno utrzymana w stylistyce XVIII wieku. Ale oczywiście są też i inne kompozycje opowiadające o tym temacie i tutaj nierozpoznany z nazwiska malarz francuski XVIII-wieczny, który namalował scenę Bacchusa i Ceres, którzy do społu budzą Wenus. No i tutaj proszę zwrócić uwagę, że mamy już do czynienia z bardzo jasnym przypisaniem atrybutów i Bacchusowi i Ceres. Ceres trzyma nie tylko zrzęty już snop zboża, ale także ma taki śliczny wianek zapleciony z tych złotych kłosów. Zresztą tutaj artysta bardzo przezornie też dopasowuje i karnację, i nawet ubiór bogini do kolorystyki tych atrybutów. Mamy także w centralnym polu tego obrazu Bacchusa, który, jak Państwo widzą, ma taki wspaniały wieniec z winorośli, zresztą na obrazie Caravaggia też taki ma, no a do tego jeszcze trzyma jako berło, jako taki kostur wielki, oplecioną winorośl wokół jakiegoś kijka. No i po lewej stronie fantastycznie zaaranżowana scena, jak Państwo widzą, w jakiś zupełnie teatralny sposób owinięta złota tkanina wokół drzew i wyłożona w pozie niezwykle sensualnej bogini Wenus, jeszcze przykryta bardzo delikatnie taką przezroczystą tkaniną, więc tutaj widzimy, że ta predylekcja do aktu jest bardzo silna u artysty. No i Bacchus z właściwą sobie niefrasobliwością i brakiem delikatności wybuza tę boginię piękna. Zresztą w prawym dolnym rogu widzą Państwo taką malutką scenkę, która jest zapowiedzią kontynuacji. Tutaj myślę, że to już nie wymaga komentarza, sami Państwo doskonale wiedzą, co tam może się dalej wydarzyć. Ja tylko dodam, że samo to przyjście Bacchusa i Ceres na ziemię do Wenus śpiącej sobie wśród pejzażu, co doskonale znamy już od niejednego mistrza renesansowego, samo to przyjście jest tutaj oznaczone jako podróż na chmurce, więc widzą Państwo, że nie tylko w dziełach Słowackiego można było na chmurach podróżować, ale także dzieje się to u tego nieznanego z nazwiska nam malarza francuskiego, który w XVIII wieku tę scenę namalował. No i wreszcie taka ciekawostka dla Państwa, a odnośnie do właśnie Bacchusa i Ceres, chciałbym pokazać, że ta scena miała także potencjał polityczny. I tutaj alegoria Bacchusa i Ceres jako alegoria Austrii. Tak więc kraju, w którym, jak Państwo widzą, i zbiory są obfite, i dobrze się wszystkim powodzi. Mamy tutaj dostatek nie tylko rzemieślników, którzy będą wytwarzali wszelakie dobra i całe to wielkie uzbrojenie, które Państwo widzą na pierwszym planie, ale także możemy cieszyć się obfitymi zbiorami, no i nie zabraknie także wina. I tutaj znowu Ceres będzie miała na głowie bardzo zresztą specyficznie ukształtowany w tym przypadku wieniec z kłosów, natomiast Bacchus będzie uwieńczony winną latoroślą, zresztą też trzyma taki wielki, wielki kostur, wokół którego owinięte są te wicie. Na drugim planie widzimy po lewej stronie taką rodzajową scenkę w karczmie. Proszę zwrócić uwagę na prawo od tej karczmy, tam takie rozkoszne kaczki chodzą. To bardzo uroczy motyw. Natomiast po prawej stronie mamy apoteozę militarnej potęgi Austrii. Dzieło to powstało w XVI albo w XVII wieku. Natomiast jak Państwo widzą, nie jest to dzieło klasy wybitnej, ale na pewno bardzo ciekawe, no bo przecież okazuje się, że ten rubaszny Bacchus może być nawet zaprzęgnięty do walki o świetność polityczną.
To, że Bacchus był bogiem wina, oczywiście antycznych nie dziwiło. To już nawet Horacy mówił, że wino czyni śmiertelnych wesołymi i żartobliwymi. No i w myśl tej horacjańskiej tezy bardzo często organizowano Dionizję czy Bachanalia, czyli takie ekstatyczne misteria, podczas których kult sprawowały bachantki. One miały być w jakimś sensie odniesieniem do tych wydarzeń, które miały miejsce w czasie, kiedy Bacchus jeszcze po ziemi chodził. I tutaj widzą Państwo u Van Worta Bacchusa w otoczeniu nimf i satyrów. Więc mamy tutaj nimfy, które z przyjemnością oddają się tym figlom w otoczeniu satyrów, satyrów niezwykle rubasznych. No i tutaj wśród śpiewu, tańca i walających się wszędzie amfor powinien, tutaj już ewidentnie pustych, mamy do czynienia z taką wielką, wielką ekstatyczną zabawą. To, co ciekawe w tym obrazie, to to, że proszę spojrzeć, że znowu po prawej stronie mamy do czynienia z taką tkaniną, która jest przewieszona pomiędzy drzewami, więc znów ta przyroda zostaje sprowadzona do miana jakiejś teatralnej scenografii. Natomiast w samym centrum tej kompozycji widzą Państwo satyra, który gra na aulosie, czyli takim podwójnym flecie, który jest bardzo charakterystyczny dla instrumentarium antycznego. Ta aura obfitości i tej zabawy, której no nie zbywa absolutnie na niczym, była bardzo popularna dla tych scen mówiących właśnie o Bachusie w otoczeniu nimf i satyrów. Więc tutaj również pojawia się ten motyw. No i co ciekawe, jak Państwo przyjrzą się tej postaci męskiej o najbledszej karnacji, która znajduje się nieco na prawo od osi obrazu, tam zobaczymy samego Bachusa, który, co ciekawe, podróżuje na ośle. I ten motyw Bachusa podróżującego na ośle też wielokrotnie w różnych obrazach będzie można zobaczyć. Raz jeszcze wrócę do Horacego, który powiedział, że miło jest rozpuścić troski i strachy w winie słodkim napoju Bachusa. I myślę, że te słowa mogłyby przyświecać tamtej scenie. Często pokazywano także bachanalia. No i tutaj wśród tych bachanaliów mam dla Państwa obraz niezwykle ciekawy. Nicolas Bertin namalował te bachanalia gdzieś między rokiem 1710 a 1720. Jego malarstwo określane bywa przez znawców jako kompromis między malarstwem rodzajowym a historycznym. Obraz jest niezwykły dlatego, że mamy tutaj do czynienia z dziełem, które wchodziło w skład kolekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego. Co więcej, ten Bachus, którego tutaj widzimy, to wyobrażenie bachanaliów, było jednym z dwóch obrazów tego autora w kolekcji Poniatowskiego. Co ciekawe, Poniatowski miał jeszcze młodego Bachusa, więc dwa płótna o bardzo podobnej tematyce. No a co mianowicie tutaj Bertin nam pokazuje? No pokazuje nam bardzo rubasznego bożka, który, jak widzą Państwo, bawi się świetnie. Co prawda części intymne zostały przykryte tutaj takim wieńcem winorośli, ale w przypadku dwóch bachantek, które mu towarzyszą, czyli tych kapłanek kultu Bachusa, już mamy do czynienia z aktem, który jest dość bezpośrednio tutaj ukazany. Zresztą bardzo często ten temat Bachusa i nimf, Bachusa i bachantek był po prostu powodem do tego, żeby móc ukazać nagość. W czasach, kiedy akt bez podtekstu mitologicznego byłby uznany za jakąś zbytnią frywolność, tutaj oczywiście ten podtekst mitologiczny dawał podstawy do tego, żeby tę scenę ukazać. I mimo tego, że ta trójka, czyli Bachus i dwie bachantki są tutaj oświetlone najlepiej, to jednak wzrok przyciąga ta tańcząca postać Sylena, który oczywiście będzie zabawiał boga wina tańcząc, a temu tańcowi będzie towarzyszył nieodłączny atrybut, czyli wielki puchar, oczywiście puchar na wino. Na pierwszym planie zobaczą Państwo przewrócony dzban, który zawierał pewnie ten słodki napój Bachusa, jak pisał Horacy, no ale już został opróżniony. Całość dzieje się w grocie, co też może przywodzić na myśl motyw groty rozkoszy.
No, na pewno tutaj Bachus się takim, jak Państwo widzą, iście karnawałowym rozkoszom oddaje, mimo tego, że pejzaż poza tą grotą wydaje się dość srogi. Jeszcze jeden obraz o podobnej tematyce, tym razem imitator Jordaensa, który w XVIII wieku taki właśnie pochód Bachusa sobie wyobraził. Jak Państwo widzą, cały czas utrzymany jest ten ekstatyczny nastrój, który towarzyszy nieodłącznie tym scenom, chociaż w przypadku tego imitatora Jordaensa mówimy o malarstwie zdecydowanie słabszych lotów. To tyle, jeżeli chodzi o te najbardziej rubaszne, najbardziej rozpasane przedstawienia Bachusa. Natomiast, proszę Państwa, zdarzało się też, że pojawiał się on w formie zdecydowanie bardziej ugrzecznionej, zdecydowanie bardziej salonowej i adekwatnej dla publiczności, nieskorej do oglądania tego typu przedstawień, a na pewno nieskorej do oglądania jej oficjalnie. Tak więc, proszę Państwa, Jan Bogumił Plersz, genialny dekorator, wspaniały przedstawiciel klasycyzmu w Polsce, w 1786 roku ołówkiem i tuszem wykonuje cztery pory roku. Tutaj widzą Państwo, w tych czterech okrągłych medalionach mamy przedstawienia czterech pór roku i jesień będzie reprezentowana właśnie przez Bachusa. Więc kolejny sposób przedstawiania Bachusa to przedstawianie go właśnie jako alegorii jesieni. Tak więc mamy tutaj postać mężczyzny. Jak Państwo widzą, klasycyzm wraca do tego przedstawiania Bachusa zgodnie z antycznym ideałem urody. Skroń uwieńczona liśćmi winorośli. W jednej ręce trzyma berło właśnie z liści winorośli, a w drugiej ręce trzyma wspaniałą amforę na wino, a ten niewielki jego pomocnik już nie skąpi mu oczywiście wina, tak żeby stało się zadość tej alegorii. Dzięki temu możemy tutaj Bachusa rozpoznać. Ale próżno byłoby tutaj szukać scen tak rozwiązłych, tak śmiałych, jak w przypadku Bachusa i Ariadny, czy niektórych wersji bachanaliów. No a skoro mówimy o bogu wina, no to chyba nie zdziwi Państwa, jeśli powiem, że postać Bachusa pojawiała się bardzo często na kielichach. I taki właśnie szklany kielich, szlifowany i rytowany, który pochodzi z Hesji, powstał około roku 1710, także w naszych zbiorach mamy. No i tutaj widzimy Bachusa, który dość śmiało poczyna sobie z jakąś nimfą, no a przy okazji oczywiście upaja się winem. Mam nadzieję, że nie służyło to zachęcie dla tych, którzy po ten kielich sięgali, ale są też wersje o wiele bardziej stateczne i tutaj na przykład, proszę Państwa, polski wyrób z połowy XVIII wieku, rytowana szklanica, w której widzimy Bachusa dość może nieforemnego, ale wybaczmy mu to, który siedzi na beczce wina, w jednej ręce trzyma dzban, w drugiej trzyma kielich, a flankują te kompozycje oczywiście bardzo dorodne kiście winogron. Tak więc nie może być wątpliwości co do przeznaczenia takiej szklanicy, no bo przecież skoro sam Bachus jej patronował, to myślę, że byłoby nie taktem nie spełnić toastu. A skoro mówię o toaście, to pomyślałem, proszę Państwa, że chciałbym zakończyć toastem właśnie. I tutaj Henryk Pilati i jego rysunek uroczy, niezwykle dowcipny, toast za Franciszka Kostrzewskiego. To już połowa wieku XIX, a widzą Państwo, że nadal motyw Bachusa jest popularny. I co ciekawe, nad postacią Kostrzewskiego we wspaniałym cylindrze, w pięknym surducie mamy na górze Bachusa, który siedzi na beczce wina, więc znów mamy powrót do tego typu ikonograficznego właśnie z siedzeniem na beczce, ale co ciekawe, tutaj Bachus jest przedstawiony jako niemalże postać dziecięca, więc zupełnie inne proporcje tej postaci, no i ten wspaniały toast, który wznosi całe towarzystwo. Podobny toast wzniosła też Maria Konopnicka, która w swoim wierszu z roku 1884 napisała: a nam tymczasem młynek na strudze obraca plewy swoje i cudze, górą mielizny na głębiach ginął, niech żyje wino,
Życzę Państwu wspaniałego karnawału i życzę Państwu wielu toastów, nie tylko za Bachusa, ale także za sztukę.